Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii FIFA 23, kariera zawodnika Romeo Beckham. W poprzednim odcinku doszliśmy do 18 października 2031 roku i przed nami mecz z Aston Villą. Jest to mecz oczywiście ligowy. Tutaj my jesteśmy obecnie na pierwszym miejscu. Mamy tyle samo punktów, co obecnie mistrzowie, co Tottenham oczywiście. Po 17 tutaj mamy punktów, ale to my jesteśmy na pierwszym miejscu. Aston Villa to jest zespół 9, z którym no prawdopodobnie zagram tutaj. Choć zobaczę jeszcze sobie kalendarz i wtedy sobie jeszcze wszystko podejmę tą decyzję. Widziałem też komentarz o tym, żeby pokazać statystyki, nie wiem dokładnie czy statystyki z tego sezonu, czy statystyki ogólnie kariery, więc po prostu pokażę najpierw statystyki, jak to wygląda w tym sezonie obecnie. W tym sezonie obecnie mamy tutaj mamy tak, 12 meczów rozegranych i mamy strzelone 12 bramek i 2 asysty. A jeśli chodzi ogólnie o naszą całą karierę, no to tutaj tak widać, mamy równo 500 meczów rozegranych, to ciekawe, i w tych 500 meczach zdobyliśmy 467 bramek i do tego 185 asyst, więc no statystyki są niesamowite. Myślę, że spokojnie można mówić, że Romeo Beckham to jest jeden z najlepszych graczy w historii piłki nożnej, już jak patrzę na te statystyki, a my mamy dopiero 28, 7 lat. Nie zapominam właśnie, mamy 20, gdzie to pisało właśnie, zapomniałem. W zespół tutaj to będzie na pewno pisało, mamy 29 jednak nawet, więc no ale i tak jesteśmy dalej stosunkowo młodymi graczami, młodym graczem tak naprawdę, bo jednak mamy jeszcze spokojnie tutaj kilka lat nawet gry tak naprawdę, ale no nie wiem, czy będziemy grali do końca tej kariery jeszcze, zobaczymy. A teraz będziemy przechodzić do tego meczu, choć w sumie właśnie miałem sprawdzić tutaj kalendarz, jak to wygląda tutaj. Mamy mecz z Ajaxem, który prawdę nie będę grał, mamy mecz, właśnie mamy tutaj mecz z Brighton, więc chyba nie zagram jednak tego meczu. Brighton nie jest właśnie dobrym zespołem, tak, więc nie zagram tego ostatecznego meczu. Możliwe, że przegramy pierwszy nasz mecz w tym sezonie. Tak czy tak, prędzej czy później tak przegram, więc zobaczymy. Jednak jest remis, Marquinhos z jedną bramką na nas, lepszy remis niż porażka, dalej jesteśmy niepokonani. I teraz właśnie przed nami będą dwa mecze na pewno, które rozegramy, czyli pucharowy mecz z Brighton i mecz ligowy z Tottenhamem. A mecz w Lidze Mistrzów nie będziemy grać, bo jak na razie dobrze to wygląda. Po dwóch kolejkach mamy 6 punktów i możemy już mieć 9 po 3, jeśli wygram też z Ajaxem. Mecz z Ajaxem na wyjeździe i ten mecz niestety przegrywamy. Jedyna bramka dla nas strzelił En-Nesyri, ale niestety przegrywamy. Nie są to najlepsze wieści. Zapomniałem też tutaj w sumie zrobić trening, ale teraz sobie zrobimy ten trening, żeby na mecz z Tottenhamem oczywiście wrócić. Bo to jest mecz, który musimy sobie rozegrać. Spadliśmy pewnie, choć jednak nie, bo Tottenham też zremisował, więc jesteśmy dalej na pierwszym miejscu. Więc dalej się tutaj utrzymujemy, ale Brighton jest na trzecim miejscu i właśnie z tym zespołem będziemy za niedługo grać tutaj w pucharze. I ogólnie te trzy zespoły, Arsenal, Spurs, Brighton, to są trzy zespoły. Teraz jeszcze zobaczę dla potwierdzenia. Tak, to są trzy zespoły jedyne, które jeszcze są niepokonane, więc prawdopodobnie ktoś teraz odniesie pierwszą swoją porażkę w tym momencie w lidze, bo mamy mecz na Emirates, Arsenal kontra Spurs. Wiadomo, że może być remis, ale czuję, że tutaj nie będzie remisu. Czy czuję właśnie tutaj, że ktoś wygra ten mecz. Nie jestem w 100% oczywiście pewny, że to my akurat wygramy, bo jednak ostatni mecz z Tottenhamem to było zwycięstwo naszych rywali i to było też starcie w Superpucharze Anglii, tak naprawdę w walce o tarcze wspólnoty. Teraz zobaczymy, jak ten mecz się tutaj potoczy. Mecz ligowy i zaczynamy to spotkanie, zaczynamy starcie na samym szczycie Premier League. Na pewno jedyna drużyna w sumie, jedna drużyna na pewno, która właśnie dużo zyska po tym meczu, to Brighton oczywiście, który jest zaraz za nami, za Tottenhamem, więc oni na pewno dużo zyskałem, tak jakimkolwiek wynikiem to coś zyskałem, jeśli oni swój mecz wygrają. Świetnie, Bassey, i to jest pierwsza szansa na naszą kontrę. Odegaard, jeszcze dobre podanie do Mazraouiego, Mazraoui. Jeszcze niestety liczyłem, że utrzymam piłkę, ale straciłem tutaj dość szybko tutaj. Więc musimy wracać, Ferran Torres na skrzydle. I będzie wycofywał, tak, wycofuję to pytanie. Jeszcze jedno wycofanie, El Arouche. Ja tam skosiłem Odegaarda zamiast gracza Tottenhamu i to mogą być małe problemy. Aż to świetnie rozegrali. Normalnie mogli już kilka razy strzelać, ale za każdym razem to jeszcze jedno dodatkowe podanie, żeby mieć jeszcze lepszą okazję, ale i tak bramki nie ma. Ha,
Hansko, Saliba. Próba podania tutaj nieudana i teraz mamy piłkę, więc mamy szansę na kontratak, biegniemy tutaj. Wycofajmy jednak spokojnie. En-Nesyri, En-Nesyri, Odegaard, En-Nesyri. Aj, myślałem, że piłka będzie do En-Nesyriego. Cały czas tutaj byłem gotowy na podanie, ale niestety nikt nam tego podania tutaj ostatecznie nie dał. Ale teraz Basy, świetny przechwyt. Rekik. Romeo Lavia. Właśnie, właśnie tutaj nie ma Baseja, tylko właśnie takie same ma dosłownie włosy Basej jak Lavia, znaczy ma jak Basej, i dlatego właśnie mówiłem na Lavie Basej, a to jest oczywiście Lavia. En-Nesyri strzela, ale bramki nie ma, będzie rożny. Wrzucamy piłkę, czy będzie może bramka dla nas? En-Nesyri, niestety bramki nie ma i teraz tak, już niestety Costa wychodzi i łapie piłkę, więc bramki nie ma z tej akcji. Abyśmy wygrali tutaj właśnie, no tyle było naszych graczy i niestety Tottenham wychodzi z tą piłką tutaj, ale my teraz ładnie przejmujemy piłkę. Ale znowu Tottenham, choć my mamy aut, więc to my utrzymujemy ostatecznie to posiadanie. Odegaard. Odegaard. Szkoda, że nie jesteśmy tutaj piłki, ale nic. Odegaard. Podanie do nas i my podajemy do En-Nesyriego, który to musi zamienić na bramkę. To jest stuprocentówka, to jest najlepsza okazja, jaką mieliśmy w tym meczu i to jest akcja, która wiadomo, że jesteśmy bardzo blisko na bramkarza, ale i tak trzeba to wykorzystać, naprawdę trzeba to wykorzystać, trzeba to umieć zmieścić koło bramkarza. No bardzo szkoda, bo wiemy dobrze, że w tym meczu może nie będziemy mieli aż tak dużo z takich świetnych sytuacji, więc tym bardziej to troszeczkę boli. Nie dostaliśmy tutaj niestety piłki. Niestety niecelne tutaj podanie też do nas. Udoji. Szuka tutaj podania i znasz Hansko. Udoji znowu wycofałem do obrońcy. Aj, próbowałem to jakoś przyblokować to podanie, ale nie udało się na czas tego zrobić. Harvey Elliott. Podanie do Devina. Devin. Świetne podanie do Udojiego tutaj. Mazraoui, a niestety nie dał rady to z nim tutaj, ale my tutaj cały czas jesteśmy, jeszcze mają piłkę i próbujemy cokolwiek zrobić, żeby im przeszkodzić w tej akcji, udało się to troszeczkę ich wycofać tutaj. En-Nesyri, jeszcze wycofajmy do tyłu na spokojnie. En-Nesyri teraz, podanie do nas właśnie, niech nas wypuści tutaj. Podanie do Odegaarda, czy tam nie było spalonego, więc tym bardziej mnie dziwi, że Odegaard... właśnie dziwne, że Odegaard to podawał, naprawdę, miał najlepszą zdecydowaną okazję, wystarczyło tylko biec, ale niestety tego nie zrobił. Wydaje mi się, że jesteśmy lepszym zespołem, na pewno mieliśmy taką jedną najlepszą okazję, wtedy jak En-Nesyri powinien strzelić, ale niestety tam En-Nesyri nie dał rady strzelić. Zaczynamy drugą połowę, widzieliśmy tam, że Brighton prowadzi w swoim meczu 1-0, więc wydaje mi się, że na obecną chwilę, przy takim wyniku, to wtedy trzy zespoły były na pierwszym miejscu z taką samą liczbą punktów, bo Brighton przed tym meczem traci do nas i do Tottenhamu po dwa punkty, więc akurat oni by zdobyli, my byśmy zdobyli po jednym punkcie, a oni by zdobyli trzy, więc by się wszystko tutaj wyrównało, więc to na pewno byłoby jeszcze ciekawiej, by wszystko wyglądało tutaj w Premier League. Ferran Torres wycofanie dobro tyłu. Ferran Torres, dobre podanie, jednak tam był spalony, chyba jeszcze przy tym podaniu do Ferrana, wydaje mi się nawet. Odegaard, właśnie nie lubię tych takich wybić, bo to się zawsze kończy tak, że właśnie ktoś próbuje zrobić taką główkę daleko i ta główka nigdy nie dochodzi i właśnie tracimy piłkę, ale teraz dobre przejęcie i teraz jeszcze Odegaard na dół do Moleiro może właśnie, niestety to podanie nie było. Nie było tego podania do Moleiro, które wydaje się, że powinno być. Lavia, Odegaard, En-Nesyri, nie zrozumieliśmy się, ja myślałem, że En-Nesyri będzie wchodził bardziej do środka i ja będę go dublał, jego pozycję, a on chciał, żebym ja wchodził do środka. No właśnie, niestety niezrozumienie się. Nie ma bramki. Jet Spence teraz oddaje nam piłkę za darmo wręcz, ale Bart postanowił, że też oddaje im piłkę za darmo. Przechwytujemy piłkę i biegniemy. Biegniemy cały czas na naszą stronę. En-Nesyri. En-Nesyri podaje do nas. Podaje do En-Nesyriego, jednak do Mazraouiego nawet ta piłka poszła tutaj bardziej. En-Nesyri podaje do nas. My strzelimy i to był dobry strzał. To był naprawdę dobry strzał. Choć bramki nie ma.
Ale mamy za to rożny. Może będzie z rożna o groźnie. Enesyrynia bramki jeszcze. Cokolwiek. Nic się tutaj nie wydarzy. Kosta nadłapie piłkę. No nic się tutaj już niestety nie wydarzy. Devin. Elliot. Coraz bliżej końca tego spotkania. Jak na razie dalej mam remis, więc może jednak. Tak jak już mówiłem, wydawało mi się, że ktoś tu wygra. Może jednak będzie remis. To zobaczymy. Bart. Właśnie dlatego poprosiłem o podanie go w tym momencie, jak stracił piłkę. Wiedziałem, że to się wydarzy. Nie, naprawdę, czemu nasi gracze są po prostu tacy, że właśnie za długo przytrzymują tą piłkę i potem tracimy. NS3, żeby właśnie tylko nie stracić. Lavia, Moleiro. Właśnie tą stroną, gdzie jest Moleiro, nie atakowaliśmy za dużo. I Moleiro właśnie niestety jeszcze do nas podaje jednak i to jest bramka. Mamy 1 do 0. Miałem mówić, że już źle zrobił, że nie biegł dalej, bo i tak dalej podtrzymuje, że powinien biec dalej. Ale jak mamy bramkę, to nie jest ważne. Może jednak ostatecznie właśnie to była lepsza decyzja, że się zahamował i wyczekał tutaj kogoś, ale właśnie tutaj jako skrzydłowy ja bym przynajmniej biegł naprzód, ale on właśnie wycofał, podał i znalazł tutaj nas. Mamy bramkę, więc może jednak uda się komuś to wygrać. Mamy dziewiątą, dziesiątą bramkę, tak, dziesiątą bramkę w dziewiątym meczu. Zwiększy się, na pewno zwiększa się do 100%, bym powiedział, nawet już nasza szansa, że z tego meczu wyciągniemy jakiś punkt, bo nie widzę tutaj, żebyśmy to przegrali. Na pewno jeszcze zwycięstwa nie mamy, ale przegrać, no nie widzę tego, żebyśmy to mogli przegrać w te 15 minut. Nie widzę, żeby Tottenham nagle dwie bramki strzelił. Moukoko doznał jeszcze kontuzji, ich podstawowy napastnik. To też złe wieści dla nich. Tylko nie stracić tej bramki, tylko nie stracić tej bramki. Dobry blok. Dobry blok i to podanie troszeczkę taka. Dobra, ale najważniejsze utrzymaliśmy, bo właśnie troszeczkę to było ryzykowne, to podanie do nas. Biegnijmy tutaj na skrzydło. Biegnijmy cały czas. Dobrze, pięknie. Podanie, Odegaard. Jeszcze Moleiro, to musi być strzał i to nie jest bramka. Nie wiem, jak tego nie wykorzystaliśmy. Mamy zmiany, Bart schodzi. Nie wiem, Bassey za niego tam wchodzi? Tak, Bassey za niego wchodzi, aż teraz rekik. Tylko jeszcze utrzymajmy to. Dobra, pięknie Moleiro, ale co to było Moleiro? Co to było? Naprawdę, nikt cię nie gonił. Nikt go nie gonił, żeby to robił tak szybko. Mógł spokojnie do tyłu się wycofać. Niestety właśnie przez to mają kolejną okazję, ale niszczą tą sytuację tutaj. Wycofanie na spokojnie. Bez straty, tylko właśnie bez straty. Żebyśmy nie grali zbytnio, bo mi się to nie podoba, jak my gramy zbyt właśnie tak ofensywnie, jakbyśmy potrzebowali tej bramki, a my teraz to musi być gol. I to jest gol. Enesyri zabija to spotkanie. Enesyri daje nam 3 punkty w derbach północnego Londynu i mamy rewanż za tarczę wspólnoty, za to, że tam przegraliśmy, za to tu wygrywamy. Tottenham ma pierwszą porażkę w tym sezonie ligowym, więc teraz już tylko Arsenal i Brighton. To są dwa zespoły, które nie przegrały ani jednego spotkania w tym sezonie ligowym. I też utrzymujemy się na pierwszym miejscu i też jesteśmy samodzielnymi liderami, bo już nie będziemy mieli tyle samo punktów co Tottenham. Mamy już 3 punkty więcej niż Tottenham, mamy też 2 punkty więcej niż Brighton, więc Brighton też wskoczy na drugie miejsce, co też na pewno jest istotną rzeczą. Przejęcie jeszcze piłki, podanie do Enesyriego, czemu nie? Enesyri uderza, Enesyri i to właśnie zrobił niestety bramki, nie miałem mówić właśnie tak. Czemu, na co czekasz? Nie czekaj na nie, tylko właśnie te uderzaj. Nie wiem czemu Enesyri czasami zachowuje się jakby nie był napastnikiem. Napastnik jak widzi przed sobą bramkę, ma piłkę przy nogach, to powinien strzelać, a nie czekać na innego gracza. Ale to i tak nie jest aż tak oczywiście istotne, bo wygrywamy 2 do 0. Udało się wygrać. Mamy zwycięstwo. Mamy lidera już właśnie samodzielnego. To też na pewno dobre informacje dla nas. Brighton wygrywa 2 do 1, więc West Brom się tam nie poddawał, ale jednak to my, jednak jeszcze nie my, oczywiście Brighton wygrywa, choć my też wygrywamy. I teraz właśnie starcie i Brighton i Arsenal. To będzie mocne starcie. To będzie naprawdę mocne starcie i nie będzie to łatwe starcie dla nas. Gramy na wyjeździe Amex Stadium. I będziemy zaczynać. Wydaje się, że naprawdę to będzie bardzo ciężkie starcie. Brighton są w świetnej formie, druga drużyna w tabeli, więc to jest też starcie dosłownie na szczycie tabeli Premier League teraz. Tylko, że oczywiście pucharze Carabao Cup, więc możemy kolejnego dużego rywala sobie wyeliminować, bo wyeliminowaliśmy United już i możemy właśnie wyeliminować Brighton, czyli kolejnych rywali, którzy mogliby naprawdę realnie zagrozić tym, że byliby w finale przed z nami. A teraz, czy to nie będzie żółta kartka? To jest wcześnie w tym meczu, ale to i tak jest na tyle brutalny faul, może nie brutalny, ale ogólnie taki faul,
że właśnie powinna być żółta kartka, jest żółta kartka. Podanie do Rekika, tylko chciałem właśnie, żeby Rekik nam odegrał znowu. I strzał z daleka i było dobrze, było naprawdę dobrze. Myślałem, że za słabo uderzyłem, ale jednak nie. Dobra, to była taktyka. Jeszcze rożny teraz. En-Nesyri. Aj, bramki nie ma. To było piękne. Romeo Lavia do nas. My strzelamy, my nie trafiamy. Brown łapie piłkę. Lavia ładnie. Powinienem podać, ale tam przegapiłem ten moment na to podanie. Moleiro. En-Nesyri. Dobra, niech ktoś właśnie uderzy. Niech ktoś uderzy. Jeszcze niestety tą piłkę wybili. A właśnie o to chodzi. To, co zrobił Mulejro, to było naprawdę dobre. Po prostu uderzajmy, nie bójmy się uderzać. Nie bójmy się uderzać, bo to uderzenie nikt nie dostaje kary za uderzenie, tak naprawdę. Dobra, podanie do Gelharda. Niestety Gelhard strzela poprzeczka. Co za atomowe uderzenie Gelharda. No to było znikąd. Dosłownie strzał znikąd, ale niesygnalizowany, ale naprawdę świetny strzał. Najlepsza okazja prawdopodobnie w tym całym meczu, jak na razie. Dobrze, Rekik, dobrze bardzo. To było bardzo dobre. Odegaard, podaj do nas, niestety. Czemu nikt do nas nie podał? Dobra, teraz, ale troszeczkę już właśnie po pierwsze za późno, a po drugie niecelnie. Tyle mieliśmy tam naprawdę czasu, żeby do nas ktoś podał. Nie prosiłem, ale myślałem, żeby mi ktoś podał. Byłem pewny, że mi ktoś podał, jak tyle miałem tam miejsca, ale niestety nikt tego nie zrobił. Dobrze, dobrze, tutaj, że łapiemy tą piłkę. Czemu mi zabrałeś tą piłkę? Nie wiem, to był Mazraoui. Ja poprosiłem o tą piłkę właśnie i przez to, że to strącił, to prawie straciliśmy bramkę. Traore. Traore. Jest niebezpiecznie. Dobra. Wyjdźmy z tego jakoś. Dobrze, ładnie, ładnie. Szybko gramy tutaj. Mamy piłkę cały czas, to jest najważniejsze. En-Nesyri, podaj do nas ładnie. En-Nesyri podaje do nas, my strzelamy i my trafiamy. 1 do 0 jest prowadzenie. Prowadzimy na Amex Stadium z Brighton i to my jesteśmy bliżej kolejnej rundy Pucharu Carabao Cup. Świetna akcja. Bramkarz nam wychodził, próbował nam przeszkodzić, ale i tak potrafiliśmy to perfekcyjnie przymierzyć pod poprzeczkę. I to jest prowadzenie. Arsenal prowadzi. Piękne przymierzenie, to piękne przymierzu Romeo, naprawdę piękne to było. Wręcz prawie perfekcyjne wykończenie. Jest prowadzenie. Jest też nasza chyba druga bramka. Czy trzecia? Druga bramka. W United właśnie, w meczu z United też wygraliśmy chyba po naszej bramce, jeśli dobrze pamiętam. Zobaczymy tutaj też, że na pewno jest duża szansa, że to może być jedyna bramka w tym meczu. En-Nesyri, pięknie, piękne podanie do niego, tylko biegnijmy właśnie. Ja zostałem troszeczkę zatrzymany, Odegaard, uderzaj Odegaard. O to chodzi, widziałem, że chciał podać do Molero, ale nie chcę, żeby właśnie tam zrobił niecelne podanie i potem myśmy stracili piłkę, tak to przynajmniej mieliśmy strzał celny. En-Nesyri był bliski mega bramki, ale niestety nie ma. Kolejna szansa. En-Nesyri znowu, niestety jednak nie. Strzał jeszcze nasz, choć jeszcze uderzymy znowu, jeszcze En-Nesyri. Walka tam była duża o to, żeby ktokolwiek strzelił bramkę, ale nikt niestety nie dał rady. Colombo, piękna piłka, jeszcze lepsze podanie do Gelharda. Gelhard jednak wychodzi, znaczy nie Gelhard, tylko nasz bramkarz, ale niestety Gelhard trafił. Niestety zrobili perfekcyjną kontrę, perfekcyjny kontratak i niestety to jest remis, więc będzie musieli więcej bramek niż jedną strzelić, żeby awansować. No chyba, że chcemy po karnych awansować. Odegaard, ładnie. Tylko właśnie En-Nesyri, to jest to, co. Czemu on naprawdę musi to tak często robić? Czemu on musi stać w miejscu i dać piłkarzom rywali zabrać mu piłkę? Jeszcze dobrze, że teraz Lukeba. Jakby nie Lukeba przejął, to jeszcze byśmy właśnie stracili bramkę, a to by się wszystko zaczęło po tym, jak En-Nesyri stracił piłkę. Dużo graczy tutaj mamy, naszych. Niebo spalonego. En-Nesyri, uderz. Aj, właśnie, tylko znajdź tą lukę koło graczy Brighton, a nie w gracza Brighton. Tam się dało znaleźć to właśnie. I oczekuję od mojego napastnika lepszych strzał. Po prostu oczekuję tego.
Koniec pierwszej połowy, 1-1. No szkoda, że nie utrzymaliśmy tego prowadzenia. Bardzo szkoda, ale wiedziałem, że mecz z Brighton to będzie nic prostego. Wiedziałem dobrze o tym. Zaczynamy drugą połowę. Fernandes, Bruno Fernandes rzeczywiście to jest. Martino na skrzydle. Gonzales, Bassey ładnie. Tylko bez głupiej straty. Zawsze się właśnie boję, jak gracz jakiś ma w obronie za długo piłkę. Ależ teraz Bassey to zrobił pięknie. Właśnie zawsze jak widzę, że gracz jakiś w obronie ma długo tą piłkę, to ja się po prostu boję, co on wykombinuje. Aj, szkoda. No znowu wydaje się naprawdę, że to podanie nie jest ciężkie zrobienia. A za każdym razem jakoś ta piłka nie pójdzie do nas, tylko po prostu pod nogi rywali. Ktoś może do nas poda? No podaje Camargo, tylko znowu. Niecelne podanie. Znowu niecelne podanie. Czemu właśnie tyle musi być? Naprawdę, to jest takie frustrujące. Jak widzi się tą sytuację, wystarczy podać do nas i tam mamy szansę naprawdę dużą na bramkę, ale za każdym razem ta sytuacja się kończy tak właśnie, że zapijesz piłka niecelna do nas. To jest naprawdę frustrujące, mega. En-Nesyri podaje do Odegaarda i ta, żeby Odegaard do nas odegrał. Niestety to się nie wydarza, ale do Muleiro też nie jest złe podanie. Tylko Muleiro nie strać, tylko nie strać. Nabija tutaj gracza Brighton. Jeszcze En-Nesyri uderz właśnie. Dobre, dobrze strzelił, przynajmniej właśnie dobrze, że tutaj był strzał. Camargo schodzi, wrzucamy piłkę. Rekik i to jest gol, nasz obrońca trafia i mamy z powrotem prowadzenie. Rekik z bramką a 2 do 1, świetnie, jest bramka. Mamy znowu prowadzenie na Amex i znowu to my przybliżamy się do awansu. Bardzo, bardzo, bardzo ważna naprawdę nasza bramka, naszego stopera. No i też zaliczamy sobie oczywiście kolejną asystę w tym sezonie. Pięknie, Rekik, pięknie. I jest bramka numer 2 dla naszego zespołu. 63. minuta. Dalej oczywiście jest tutaj za dużo czasu w tym meczu jeszcze, żeby być pewnym siebie, że wygramy. No to właśnie jeszcze dużo mogą tutaj nasi rywale zrobić. Nawet nasi rywale mogą spokojnie ten mecz wygrać. Niestety tak jest właśnie dużo czasu, że mogą nawet to spokojnie wygrać. Martino, Bassey, dobry blok i będzie rożny. Będzie teraz rożny dla Brighton. Będą grali na krótko, ja spróbuję właśnie tutaj podejść. Nie udało mi się to przyblokować. Odegaard, przerzuć tutaj do nas. Czemu naprawdę to? Czasami wydaje mi się, aby dla niej było za trudne przerzucić piłkę. Moleiro, Odegaarda, ładnie, ładnie. Odegaard ładnie, dobrze, dobrze, bardzo dobrze, że się decydują na strzał. I kolejny rożny. Przed chwilą strzeliliśmy z rożnego. Czy powtórka będzie z rozrywki? Niestety nie. A za to będzie strzał z daleka w naszym wykonaniu, który jakoś ostatnie kilka strzałów nie możemy właśnie podnieść tej piłki za bardzo, nie wiem czemu. Niepotrzebnie może tutaj się zapuścić na drugą stronę. Pięknie Mazraoui, ale mają piłkę znowu. Świetny wślizg niestety. Świetnie Lukeba. Tylko naprzód, ładnie. Ledwo co biegniemy, to już nie mamy zbytnio dużo. Jeszcze dosłownie przyjąłem piłkę i od razu klikałem, nawet jak jeszcze nie miałem piłki, klikałem w dół do Odegaarda podanie, ale możliwe, że nawet nasz gracz nie zdążył właśnie sam przyjąć piłki tutaj. Wybijmy piłkę, ładnie, jeszcze powalczmy. Ładnie, cały czas mamy piłkę. Na górę do Moleiro, do Moleiro. Do Moleiro szybciej, naprawdę. Tam było tyle czasu na to, żeby to podać. Mazraoui. Rekik. Mazraoui. Dobrze, naprawdę mądrze gramy. To mi się podoba, tylko bez głupiej straty. Ładnie, ładnie. Tylko jeszcze tutaj wracajmy na pomoc właśnie w razie czego.
Mazraoui, bardzo ładnie, ale jednak był spalony tam gdzieś. Czy przy wielkiej korzyści tam był jednak? Nie wiem, coś tam działo nawet. Odegaard jeszcze podaj do nas. Mamy piłkę, my strzelimy jeszcze. Poprzeczka niestety, ale to i tak chyba koniec będzie. Powinien być koniec już meczu. I to jest koniec meczu, udało się. Wygrywamy po bramce Rekika w 63 minucie. Mamy zwycięstwo 2 do 1 i kolejny ciężki rywal wyeliminowany z Pucharu Carabao Cup, więc coraz mniej właśnie tych ciężkich rywali będzie. Ale dalej jeszcze dużo jeszcze naprawdę dobrych drużyn jest oczywiście. Ale jest już o jedno też mniej. Chelsea odpada, więc z tego Big Six prawdopodobnie już został Arsenal, Liverpool, City, Tottenham. Jeśli te drużyny trzy oprócz nas nie odpadły już wcześniej, bo właśnie to nie jest pewne tak naprawdę. Czy kogoś mi tutaj nie brakuje? Jest City, jest Tottenham, a nie, wszyscy tutaj są. Bo United odpadło, choć nie, Liverpool. Właśnie, Liverpoolu nie ma. Czyli Liverpool też odpadł. No tak, Liverpoolu nie ma tutaj nigdzie, więc to oznacza, że tylko Arsenal. Tylko trzy drużyny z tego Big Three zostało. Ale Newcastle też na pewno jest ciężkim zespołem do pokonania, to też na pewno. Zróbmy sobie trening, oczywiście. Ten mecz z Brentford będzie. Nie wiem, ile ma Brentford punktów. Brentford ma tych punktów 11, więc to pewnie będzie mecz, który sobie przesymulujemy. 11 punktów na obecną chwilę daje 11 miejsce, więc tak, przesymulujemy, choć te mecze są właśnie takie na dwa razy. Czy będzie pierwsza nasza porażka, czy dalej będziemy niepokonani? Remis, więc mamy remis. Moleiro z jedną bramką dla nas. Jedyny plus jest taki właśnie, że jesteśmy niepokonani dalej. Choć szkoda, że często remisujemy, bardzo często remisujemy tutaj. Możemy zrobić kolejny trening. Mecz z Ajaxem. Myślę, że jeśli tutaj przegramy przed mecz, no to już wtedy będą kłopoty. Na razie jeszcze nie ma tutaj takich kłopotów. Choć właśnie to będzie mecz, który jeśli przegramy, to wtedy mogą być malutkie takie kłopoty. Ale mam nadzieję, że damy radę wygrać mecz u siebie na Emirates z Ajaxem. Ale jednak nie dajemy rady. Czemu Ajax nas dwa razy pokonał? No i właśnie następne dwa mecze już będę musiał rozegrać, bo inaczej jest duża szansa, że odpadniemy. Mecz z Bournemouth to będzie mecz. Mamy powołanie oczywiście. Sancho, informacja o urazie, ale to jest oczywiście Anglia, bo Sancho u nas w zespole nie ma. Bournemouth ma 8 punktów, więc nie możemy niestety zrobić treningu, więc będziemy wchodzić z ławki. No zobaczę, jak to będzie wyglądało. A nie, będziemy mogli teraz chyba. Tak, możemy zrobić trening, to super. Więc będziemy grać od początku tutaj w meczu z Bournemouth, ale ja oczywiście nie zagram. Liczę, że tutaj remisu nie będzie. Liczę, że tutaj już właśnie mam nadzieję, że tego remisu nie będzie. I mamy zwycięstwo, super. Odegaard i Moleiro po jednej bramce i mamy 2 do 1, więc mamy kolejne zwycięstwo. Ciekawe właśnie, jak długo będziemy mogli tutaj być niepokonani. Zgaduję, że się skończy tak, że pewnie jakiś zespół, który jest w strefie spadkowej nas pewnie pokona. Tak się to pewnie skończy. Mecze reprezentacyjne, ale to są mecze towarzyskie, więc oczywiście to nie są mecze, które mnie interesują, więc nie zagram w żadnym z tych dwóch. Najpierw gramy z Czechami. Szybka symulacja i mecz z Czechami. Kończymy zwycięstwem 2 do 1. Foden i Abraham po jednej bramce. My spadam na ławkę, ale właśnie teraz sobie zrobimy trening tutaj. Choć jeszcze nie możemy. Następny dzień. Teraz będziemy mogli zrobić trening, choć w sumie jakbyśmy tutaj byli, jesteśmy chyba wyżej o 11. Tak, jesteśmy wyżej o 11, to dobrze. Ten mecz jest oczywiście cięższym meczem towarzyskim, to jest mecz z Włochami. Szybka symulacja. I tu jest niestety porażka, my strzelamy honorową bramkę dla naszego zespołu. Z Włochami mamy na pewno niedobre wspomnienia, oni nas wyeliminowali z Mundialu, ale za to z nimi wygraliśmy, bo byliśmy z nimi w grupie w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Czy na mecz West Bromem wrócimy do podstawowej jedenastki? To jest pytanie. Wrócimy, ledwo całe wrócimy. West Brom ma 12 punktów i 12 punktów na obecną chwilę daje miejsce poza top 10 na pewno, ale tam nawet 14 możliwe. Czy ten mecz uda się wygrać, czy dalej Arsenal będzie niepokonany? Udało się. Marquinhos daje nam jedyną bramkę w tym zwycięskim meczu i mamy zwycięstwo. Wygrywamy skromnie dość często, bo jedną bramką, ale wygrywamy. I teraz mamy jaki mecz? Teraz Liga Mistrzów, więc to już będzie mecz, który sobie musimy rozegrać, bo niestety no w Lidze Mistrzów troszeczkę się tutaj posypało, więc musimy ten mecz rozegrać sobie. To będzie mecz właśnie z Napoli, więc to jest mecz, który sobie musimy rozegrać, bo właśnie troszeczkę się posypało. Więc ten mecz będzie meczem, który sobie rozegramy, ale oczywiście będę grał ten mecz w następnym odcinku. Na dzisiaj było to tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!